Zza kulis, czyli Z. Żyrafy wchodzą do szafy, a pawiany na, na ściany. ściany a to nie są rozmowy kontrolowane. Zza kulis mówię Państwu dobry wieczór, a naprzeciwko mój dzisiejszy gość uśmiecha się pięknie. Więc jak mniemam, też przywitać się chce Tadeusz Damiński. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę ten wieczór spędzić z Państwem. Jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Jestem bardzo zajętym człowiekiem. Całe życie do tego dążyłem, ponieważ aktor z zasady czeka i musi czekać. Umieć czekać, ale też robi wszystko, żeby jakby troszkę wziąć sprawę w swoje ręce i tak to wszystko sobie zaprogramować, żeby troszkę dyktować warunki i żeby no tak, żeby to na niego czekali. A myślisz, nie, nie udaje się to do końca, ale mimo wszystko dużo łatwiej pracuje się wtedy, kiedy ma się dużo, dużo rzeczy na głowie i dużo czynności do zrobienia, niż jak tego czasu jest za dużo, bo to wtedy aktora frustruje. Myślisz, że aktor czy freelancer ogólnie z perspektywy zajęć artystycznych? Bo dużo jest w dzisiejszych czasach osób, które pracują zdalnie, muszą same nadawać rytm swojemu życiu. Wiesz co, ja jestem freelancerem na pewno, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe i to się tyczy przede wszystkim takiego matecznika, jakim dla każdego aktora po szkole teatralnej, wykonującego zawód z uprawnieniami, że się tak wyrażę. Tym matecznikiem jest zawsze teatr. I pod tym względem rzeczywiście to jest coś, do czego dążyłem. Ja byłem na etacie dwa lata, kiedyś w teatrze współczesnym w Warszawie, i te dwa lata całkowicie wyleczyły mnie z chęci bycia w teatrze etatowym. Czy to dobrze, czy źle. Nie chciałbym, żeby koledzy na przykład, którzy na przykład to słyszą, słyszą albo osoby, które wiedzą co nieco na temat struktur teatralnych miały mi to za złe, ponieważ to w ogóle nie o to chodzi. To jest kwestia bardzo osobnicza i zależna bezpośrednio od konkretnej osoby. Ja na przykład no, nie dawałem sobie rady w teatrze repertuarowym, chociaż y, tęsknię za takim etosem pracy w grupie, Spójnej, która konstytuuje się przez lata, która ten budowanie taki, takiego zespołu, który no, zna się jak łyse konie, niejednokrotnie ludzie ze sobą spędzają 20-30 lat na przykład w jednej garderobie, to też ma ogromne swoje plusy. Ja za czymś takim tęsknię, no, ale musiałem zdecydować: albo aktywnie, z radością uprawiać ten zawód yy, na swoich warunkach, albo. Być całkowicie uwiązanym i zależnym od repertuaru teatralnego, i wtedy nie mógłbym robić tego wszystkiego, co sprawia mi tyle przyjemności w tej chwili. A ten etat wyklucza taką dozę fantazji z tej dziecięcej akademii pana Kleksa, czy powoduje, że aktor właśnie, tak jak powiedziałeś, nie może szerzej niż etat rozwinąć skrzydeł? Teatr teatrowi nie, nierówny i tak samo i etat, etat etatowi. Już nie mówię o człowieku, ponieważ każdy z nas jest innej wnosi do, do tego zespołu, jaki on by nie był, czy te, jest to teatr repertuarowy, czy jest to teatr impresaryjny. Każdy wnosi swoją e, osobowość, dzięki której w ogóle może być aktorem, może kreować różne postacie. I tam, gdzie jesteś potrzebny, tam jesteś. Tam, gdzie cię zapraszają do pracy, tam właśnie jesteś. I teraz, e, czy jeżeli jesteś atet, na etacie, to jakoś... To ogranicza Ciebie, jeżeli chodzi o emanację Twoją fantazją? Pewnie tak, dlatego że musisz dostosować się do tego, co zostaje zaproponowane przez Twojego zwierzchnika w teatrze. I z tego, co pamiętam, chyba jest. Jedna możliwość, tak przynajmniej tradycja chyba głosiła, że raz można się nie zgodzić na to, co pan dyrektor czy pani dyrektor ci zaproponuje, no ale żeby być w, w zespole i żeby można było na ciebie liczyć w zamian za ten etat, czyli za świadczenia susowskie, za zgodną z umową płacę, za przedstawienie czy za próby. Nie wypada, mówić nie. Na, no właśnie, z jednej strony nie wypada, to jest jedna, a z drugiej strony nie możesz powiedzieć, czasami nie, dlatego, że, że jest coś za coś, czysty, prosty układ. Czy nigdy nie skorzystałeś? Nie skorzystałem, dlatego, że przez pierwsze dwa lata i yy, jedyne dwa lata bycia w teatrze repertuarowym, miałem do zagrania dwie role i to takie, takie no jedno, pamiętam, w jednym spektaklu wchodziłem w drugim akcie, a w pierwszym miałem tyle scen łącznie, mimo, że grałem w obu aktach, ile w tym drugim, gdzie chodziłem w drugim, w drugim akcie, w całości. Czyli opłacało się być aktorem na własnych zasadach, o tym jak to jest, porozmawiamy z Mateuszem Damińskim po krótkiej przerwie. Wracamy do was za chwilę. Mateusz Damiński naprzeciwko mnie, uśmiechnięty, spełniony, to dobre słowo? Na ten moment tak. Głodny? Przepełniony, dalej tak. Zawsze? Zawsze. Kiedyś był sfrustrowany? Tak, też. Bywa. Z czego to wynika? Bywam. Bywam. Bywasz ja dalej. Tak, oczywiście, ponieważ moja frustracja wynika nie tylko i wyłącznie z tego powodu, że, mm, że czegoś nie dostaję. Moja frustracja może wynikać równie dobrze z tego, że nie udaje mi się złapać dwóch srok za ogon albo upiec dwóch pieczeni na jednym ogniu, albo po prostu nie udaje mi się być w dwóch miejscach naraz. Jesteś pracocholikiem? Jestem pracocholikiem. Zawsze nim byłeś, bo ta pauza w wypowiadanych wiem, tak jakby, w słowach nie, nie, była tak. taką myślą, która Nie Powiedziałem trochę to jak sztuczna inteligencja taka. <noise> mam czasami wrażenie, że jestem sztuczną inteligencją. E, ale Jezus, jak oni tam krzyczą w tak, tym drugim sły studiu. słychać w drugim studiu Uuu, emocje. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy was. E, ale m, wiesz co, często rozmawiamy o tym z Pauliną moją. I oboje doszliśmy do takiego wniosku, że chyba lepiej nie, no nie oponować, nie, nie, nie udawać, że jest inaczej. Nasza, nasze zawody sprawiają nam ogromnie dużo radości e, i nauczyliśmy się też doceniać te momenty, kiedy one są, kiedy ta możliwość spełnienia się jest. To znaczy, kiedy mamy projekt, kiedy jesteśmy w nim zanurzeni, kiedy... Mimo niedogodności wszelkich organizacyjnych, przede wszystkim logistycznych, mimo wszystko możemy robić to, co robimy, i wtedy wydaje mi się, że jesteśmy pracocholikami, ponieważ wygląda na to, że jesteśmy w stanie bardzo dużo poświęcić swojego życia prywatnego, osobistego, takiego tak, tak z tej równowagi, harmonii, która powinna nam towarzyszyć, na rzecz pracy. I to tak samo ten pracocholizm wychodzi wtedy, kiedy nie masz pracy, bo wtedy nagle zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ja mam problem na przykład z odpoczywaniem i mam problem z tym, żeby pogodzić się z taką, z taką e, sytuacją, że na przykład mam jeden dzień wolny i, i nagle zdaję sobie sprawę, że, że coś jest nie tak, że coś jest nie, nie, nie tak, przecież ja powinienem coś robić. Paweł mówi: Przestań, idź z chłopakami na spacer. I, I ja się zrzymam na to, ja się denerwuję gdzieś tam w środku i dopiero po, na tym spacerze po dwóch, pięciu, dziesięciu minutach dopiero nagle zaczynam dostrzegać, aha, to jest, ten, to jest to prawdziwe życie, to chyba najprawdziwsze, w ogóle najfajniejsze życie, kiedy nic nie musisz, tylko możesz i chcesz i, i cieszysz się tym tu i teraz. I tak jest teraz? Nic nie musisz, ale nie, możesz? Nie, teraz muszę bardzo dużo. Teraz muszę bardzo dużo, ale to z kolei wprowadza. Bo, chcesz. bo chcę, tak, bo zawsze chciałem, bo to jest takie dążenie do. Kiedyś pamiętam, jak z moją agentką rozmawialiśmy, ona bardzo fajnie, uczciwie zadała mi pytanie, czego ty chcesz jako aktor. No i ja wtedy się naczytałem tych IMDb i tak dalej, i patrzyłem sobie, jak wielcy amerykańscy aktorzy. W ciągu jednego roku na przykład to mają dwa, trzy filmy. I tak rok w rok od momentu, kiedy ich obserwowałem, od momentu, kiedy wiedziałem, że to jest to nazwisko, które mnie interesuje, podoba mi się, jak grają. Jakie I, to nazwisko i ta, na przykład? No tak, po, po prostu patrzyłem na Brada Pita czasami. Bo, bo sobie, tak, bo sobie Pita. myślałem, że, że to jest taki, to jest ta przygoda, która chciałbym, żeby była moim udziałem. To granie u tak różnych reżyserów, granie tak różne postaci. A z drugiej tak strony, postaci. piękna rodzina. U niego? No wtedy jeszcze tak. No tak, a z drugiej strony jeszcze na przykład taka aparycja, które ja, ja sobie zadawałem pytanie, kurczę, jakim ja będę aktorem? Na początku tak w szkole masz taką ambicję, będę aktorem charakterystycznym, no ale później się okazuje, że po prostu idź na siłownię i weź krem pod oczy, bo charakterystycznej roli nigdy ci nikt nie da zagrać, po prostu masz być ładny i, i dobrze wyglądać w, w, we wszystkich ubraniach, które da ci kostiumolog. No i tak sobie pomyślałem, dobra, no nie będzie się tu kopał z koniem, eee, no muszę o siebie też zadbać i tak sobie na niego patrzyłem, jak on taki wzór. No jest paru innych tam jeszcze, pary nazwisk jest, ale tak sobie do dzisiaj pamiętam, że na niego patrzyłem i nie fascynowało mnie to, że on ma te dwa, trzy filmy w roku, czy trzy, czy cztery w, w tych latach ubiegłych. Fascynowało mnie to, że patrzyłem na to sobie nie wiem w tysiąc w 2017 i był jakiś maj 2017, a ja widziałem, że on ma na 2018 trzy filmy i na 2019 jeszcze dwa. I sobie myślałem: tak chcę. Chcę. To, to o to zapytam Cię po krótkiej przerwie. Dobra. Wrócimy zaraz do tego, bo jestem ciekawy, czy to chęć tej pracy, chęć stabilizacji, rozwiniemy ten wątek, wracamy za chwilę z Mateuszem Damięckim z Zakulis. Rozmowa z na przeciwko mnie ten, który patrzył, był wpatrzony w brada Pita. Dlaczego? Dlatego, że może no, chciałem być tak jak on. Ale teraz to ja mam 41 lat, a on już ma więcej. I możesz być polskim bradem Pittem. Tak jak on by sobie by mnie wygooglował, to by pomyślał kurczę. No, może nie ma tyle kasy co ja. Może nie jest aż tak przystojny jak ja, ale za to jest młodszy. Jest I, młodszy. I jeszcze tyle Perspektywiczny. Perspektywiczny. Taki młody już nie jestem. Ale wiesz, naprawdę patrzyłem sobie z, z podziwem na nawet nie to, jak on planuje swoją rzeczywistość, tylko bardziej, że to jest w ogóle możliwe. Że można w tym zawodzie doprowadzić do takiej sytuacji, ciężką pracą i niczym więcej. Że do ciebie powolutku będą się ludzie dostosowywać, a nie tylko ty do nich. Prędzej czy później i tak ty musisz się dostosować do planu filmowego. Dwukrotnie w życiu zostałem wymieniony na innego aktora tylko i wyłącznie dlatego, że w danym dniu, w perspektywce na przykład 3-4 miesięcy na przyszłość, nie byłem w stanie dać terminu, który już miałem zarezerwowany dla innego projektu. Najczęściej jest to wtedy, kiedy masz na przykład wieczorne przedstawienie w teatrze i nagle dają ci perspektywkę, masz tam 20-30 dni zdjęciowych i jeden dzień wypada wtedy w ich założeniach produkcji filmowej czy serialowej, kiedy ty już masz ten dzień zajęty. Co wtedy się czuje? Czuje się, że nie jest się aż tak, tak, tak pożądany? tak. Na początku tak myślałem, że w ogóle, jeżeli jesteś w stanie mnie wymienić na innego aktora tylko dlatego, że obiekt e, ma więcej praw niż ty jako, jako człowiek, Czułem się bardzo obrażony i wtedy, tak, tak, obrażony. Byłem. Jak się to Mateusz Damiński? Tak, byłem obrażony, strasznie obrażony. Jakbym ci to zagrał, to... Czy ty na przestrzeni... To, no, przyzwyczaić się teraz, przy, 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 przygotować do tego obrażenia, ale tylko ci szybko powiem, że wtedy agentka powiedziała mi, że nie traktuj tego personalnie, bo to w ogóle nie o to chodzi. Masz wyobraźnię, wyobraź sobie, że jesteś producentem, wyobraź sobie, że musisz nagrać sceny w prawdziwym sądzie. I tego sądu nie stworzysz, bo to jest, bo nie można zrobić tego w hali ani w dekoracji, to musi być prawdziwy sąd. A prawdziwy sąd tylko i wyłącznie w niedzielę o tej i o tej godzinie będzie dostępny. A że grasz tam osobę, która w tym sądzie tam ma parę scen, e, a akurat masz tego wieczora, przed, tego wieczora przedstawienie, jesteś łącznie z dojazdem i dojazdem po i tą, tą chwilą przed e, przedstawieniem, jesteś wyjęty na 5-6 godzin. No to po prostu realizacyjnie nie będziesz w stanie tego, te, tego dopełnić, i trzeba wtedy myśleć producencką. I wtedy przestajesz się obrażać, myślisz sobie, dobra, jak nie teraz, to kiedy indziej. Być może <laughs> to, że nie wezmę w tym udziału, od czegoś mnie ochroniło, albo dzięki temu będę mógł zrealizować zupełnie inną jakąś tam rzecz, która przyjdzie chwilę potem. I często tak jest. To jest dojrzałość, którą się nabywa wraz z doświadczeniem wiek statut odbytych prac, możliwość niezależności finansowej w kontekście freelancerskiego hmm. zawodu, czy która z wymienionych przeze mnie opcji jest najbliższa temu, że wiesz w danym momencie, że nic nie zdarza się przypadkiem i że są zapisane jakieś koleje losu i po prostu nie kopiesz się z koniem. Tak, to powiem, ci tak, powiem ci tak, odkąd, yy, odkąd Przydarzyła mi się w życiu taka historia, że nagle zadzwonił ktoś do mnie i powiedział, czy, czy nie chciałbym pójść na casting do, do, do zagranicznego filmu. Ja na ten casting poszedłem. E, i, i, I nagle z, z, zdarzyło się coś niebywałego, ponieważ dzięki temu przypadkowemu, z mojego punktu widzenia, spotkaniu e, na mojej drodze stanęło, stanęła kultura, która mnie fascynowała. I nadal mnie fascynuje. Kurczę, trudno jest o tym teraz mówić, ponieważ chodzi mi o Rosję, która jest dużym kawałkiem mojego życia, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe i kulturalne. No ale. Nie jak... wrzucajmy też całej kultury rosyjskiej. A, o to bardzo trudno w tej chwili. O to bardzo trudno, żeby, no, żeby nie wyciągnąć cię za słowa i żeby nie, nie wyimkować pewnych kwestii. Mamy jako Polacy również do tego taką dużą, dużą e, słabość, żeby, żeby pójść na łatwiznę, ale rzeczywiście e, chodziło o to, że po prostu byłem, byłem na jednym castingu i nagle się okazało, że przez ten jeden casting całe życie moje się zmieniło. Dlatego że nagle ja wy, wylądowałem przy minus 44 na stepie rosyjskim między e, Azją i Europą w, na Uralu, dostałem konia. Mundur oficera armii w służbie Katarzyny II. Miałem biegać w tej z powrotem do twierdzy białogorskiej w dwumetrowych zaspach. I przeżyłem przygodę w wieku lat 17 i 18 później, bo robiliśmy ten film na przełomie dwóch lat mojego życia na przestrzeni. I nagle okazało się, że, no, że, że ta moja praca jest tak bardzo fascynująca, tak niesamowita, że możesz siebie zmieniać, że możesz zmieniać czasy, w których. Twój, dzięki twojemu bohaterowi możesz się przemieszczać. To jest taki wehikuł czasu i to nie bez kozery mówię o tym, że miałem wtedy 17 lat, bo wtedy serce człowieka jest takie otwarte, takie, takie pojemne, takie, takie oczekujące na zmiany, na, na podniety, na, na przygody i wtedy to się wydarzyło. Ja się w ciągu pięciu dni nauczyłem języka rosyjskiego. Stawiamy kropkę, jesteśmy z zakulis, a co cię najbardziej kręci teraz, powiesz mi po przerwie. Wracamy do was za chwilę. Mateusz Damiński z Zakulis. Przed przerwą powiedziałeś, że w aktorstwie jest taki moment, w którym tak naprawdę uświadamiasz sobie, co daje ci ten zawód. Ty uważasz, że z perspektywy wczesnego dzieciństwa, szybkiego wejścia na scenę w hełmie, kiedy był potrzebny mały chłopiec powstaniec, powstaniec to cię ukształtowało jakoś konkretnie, że żyłeś tym aktorstwem. Już od najmłodszych lat, wiedząc, że cię to czeka, czy ta chęć w tobie po prostu tryskała od najmłodszych? Wiesz, co to tak pięknie, romantycznie brzmi, ale ostatnio od bardzo mądrej osoby dowiedziałem się, która studiowała psychologię mm. i ma praktykę w tej kwestii, dowiedziałem się, że dziecko nie podejmuje na tym etapie żadnych wyborów i tak naprawdę to nie był mój wybór. Zrobiło mi się trochę przykro, bo dość tak, tak mm, że się tak wyrażę. Um, upiększałem chyba to swoje dzieciństwo i tak przepuszczałem je przez pryzmat jakiegoś takiego myślenia życzeniowego. Nagle się okazało, że, że, że to, że, że dla żadnego dziecka nie jest dobre zabieranie mu e, takiego zwykłego nurtu dzieciństwa, bo mimo wszystko zostałem mimo że była to wielka przygoda i radość i taka zabawa, to mimo wszystko w tej zabawie i radości obowiązywały pewne dorosłe prawa, których, które trzeba było już przestrzegać. Tam trzeba było być terminowym, punktualnym, znaczy się. Trzeba w danych momentach było być, a nie pozwalać sobie na to, żeby, żeby improwizować, żeby sobie bajkę obejrzeć czy pójść spać. Czy no to musiałeś ci coś być. zabrało? Nie wiem. Czy nie dało? mam pojęcia. Nagle się dowiaduję, że chyba mi zabrało, ale ja nie mam takiego poczucia. A dlaczego hmm. się tak dowiadujesz? to jest, było czymś poparte jakimiś badaniami? Czy to jest tak. taka ogólna wiedza? Nie, nie, no, to jest. To jest logiczne. Jak się nad tym no. zastanowisz, to dziecko małe, pięcioletnie jest w stanie popełnić. Popeł popeł no tak, po popeł ale ja wierzę decyzję. też w to, że różny jest rozwój i kiedy dziecko no, tak. od najmłodszych lat siedzi i obserwuje. Ale jedno, to co powiedziałeś, nie wyklucza tego drugiego z psychologicznego punktu widzenia tego, tego, tej tezy, która wydaje mi się bardzo logiczna i wydaje mi się prawdziwa. Tylko teraz pytanie, czy jak się zostawi taką osobę jak ja, która w tak młodym wieku zaczęła być już odpowiedzialna niewspółmiernie do do tych przeżytych wiosen z osobą, której w inny sposób oddaje się, zabiera się dzieciństwo. Ja myślę, że akurat byłem w tej dobrej sytuacji, że no, że jakoś mocno to nie, nie podziałało negatywnie na moją psychikę. Znam dużo gorsze sposoby na zabieranie dzieciństwa dzieciakom. A co tobą kierowało, kiedy od najmłodszych lat lubiłeś to? Bo zakładam, że nikt cię nie zmuszał, chyba, że ktoś cię przymówił. Kasa, kasa, kasa! no słuchaj, no nie, żartu... niektóre dzieci malują płot, inne wchodzą na scenę, każdy sobie jakoś tam radzi. Zmienia się, bo powiedziałem w tej chwili o takim, wypowiedziałem tymi trzema, tymi samymi słowami e, taką ogólną prawdę stereotypową dotyczącą naszego zawodu, że wszystkim się wydaje, że po prostu to jest taka wiesz, ten bycie aktorem, artystą to jest bycie bon e, pławienie się w, w dochodzie skojarzył mi się taki Taki, taki lekki żart słowny. Można się spławić w dochodzie i w odchodzie, prawda? Przepraszam Można bardzo. Ale o, o nas, aktorach, też różne dziwne legendy krążą. I tak sobie pomyślałem, że, że jest bardzo wielu ludzi, którym się ta motywacja, niestety, no, ona się tak. To, to się wszystko miesza w głowie, myli się. Ja, ja jeździłem kiedyś do, do, do rozmawiać z młodymi ru, ludźmi, rozmawiałem o moim zawodzie z perspektywy właśnie młodego człowieka, w momencie, kiedy oni jeszcze byli w liceach, więc byli na tym pograniczu, kiedy będą wybierali przyszłość dla siebie. I wtedy jako młody człowiek, który już wybrał, mówiłem im, że, że to jest przygoda, że to jest, to jest takie poświęcenie i to jest taka troszkę misja z jednej strony, a z drugiej no taki wóz albo przewóz, bo jak ci nie pyknie, no to, to zostanie tylko i wyłącznie frustracja. I próbowałem im to wytłumaczyć, ale już wtedy widziałem, że niektórzy młodzi ludzie naprawdę byli zblatowani i, i myśleli tylko o jednym, że, że aktor to jest ten, co jeździ po festiwalach, dobrze się bawi na imprezach, na. na na, no właśnie, nie wiem, na rautach, eee, zagra sobie po prostu na kacu tam dwie, trzy sceny, a później w ogóle wiesz, no super samochody, posiadłości i czerwone dywany, no nie. Stawiamy kropkę, <grym> idziemy do podcastu, dziękuję pięknie, moim gościem w audycji był Mateusz Damiecki. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam, dziękuję. Dobrego wieczoru wszystkim, którzy nas słuchają, życzymy, a my w tej chwili mówimy good night, good luck i zapraszamy do podcastu, bo tam dowiemy się, czy aktor chodzi po tych dywanach, czy jeździ tymi autami, czy rzeczywiście czasami ten zawód dostarcza jakichś dodatkowych wrażeń. O tym wszystkim w podcaście do usłyszenia. To była audycja z Zakuli, skłaniam się nisko Max Berry. Zapraszam jak zwykle za tydzień. Podcast za kulis naprzeciwko mnie, Mateusz Damiński. Ty masz jakieś ksywy? Mm, Damian. Damian, na, na dobre i na złe, mówią do mnie. Damian, ostatnio jechał na, na zdjęciach y, y, plenerowych. Jakiś pan podjechał w środek naszego planu, bo graliśmy na jakimś osiedlu. Po, po jednej stronie drogi y, ulicy była jedna część ekipy, po drugiej druga. No, i tam razem z 30-40 osób tu mnie podpinają. Tutaj reżyser ze mną rozmawiał, i nagle w środek wjeżdża człowiek. odkręca szybą mówi: Damian! No i tak stoję, tak, Damian! Nagle się odwróciłem, i on do mnie pomachał. Mówi: Damian, pamiętasz mnie? Ja mówię: Chyba nie bardzo. No, jak? Przecież woziłem cię na taksówce. Trzymaj się, Damian! I pojechał dalej no to był taki przyczynek do tego, że wszyscy moi znajomi z planu, jak to usłyszeli, to zaczęli mówić. Zaczęli mówić do mnie per Damian, co jest całkiem miłe, bo często się ludzie mylą w, w, w tej kwestii. Jest taki słynny filmik też i będziemy teraz o nim rozmawiać z Damianem w internecie w takim razie, więc... Nie, akurat później... nie mam też wielkiego z problemu i ja zdaję sobie sprawę, że to jest taki czeski błąd wynikający z tego, że czasami ludzie kojarzą moje nazwisko, i im tak jakoś łatwiej wychodzi z tego Damianskiego ten Damian, a poza tym mój starsze osoby na przykład yy, yy, pamiętają jeszcze mojego stryja Damiana właśnie. Z, yy, no i jakoś im się to miesza. Wszystko. No dobrze, ale na potrzeby tej rozwój. Ja jestem Damian, dalej. Mateusz. Damian. Moja koleżanka kiedyś mówiła do mnie szpiner warszawski. Tak mi, tak mi mówiła. Ale nie, ja, ja chyba nie, nie miałem jakiejś tam. Ty musiałeś się kiedyś mierzyć jakoś szczególnie z którąkolwiek ze swoich szuflad, których odbyłeś lub trwasz w nich, całkiem sporo, adekwatnie do wieku, bo jak sam powiedziałeś, stopniowo wraz z wiosnami, wraz też z sukcesami, byłeś tak troszeczkę wpychany. Nieświadomie lub świadomie przez może media, w niektóre jakieś szuflady. Czy któraś odcisnęła na tobie szczególne piętno pozytywne? Dała ci najwięcej, spowodowała, że mogłeś jakoś wyfrunąć, pokazać. Nie się. sądzę, żeby tych szuflad było za dużo. To znaczy, szuflada była zawsze jedna takiego. Nazwijmy to. Jakby ją trzeba było jednym słowem nazwać, to pewnie na niej byłoby napisane Amant. Jakkolwiek był Czyli co, tego 2007? Wiwa najpiękniejsze. To, to jakiś był finał tego wszystkiego rzeczywiście. No taki, to jest taki plebiscyt, e, który. No nie ma jakiejś takiej. pojemności, pewnie której bym sobie życzył. No co wtedy czułeś? Byłem, dostałem też nagrodę Tygrysy e, teletygodnia. tygodnia. Miałem taką piękną statuetkę, zresztą najładniejszą, jaką w życiu dostałem i byłem tygrysem teletygodnia zostałem wybrany jako też taki no obiecujący młody człowiek który jest w przestrzeni no, no w tym wypadku telewizyjnej prawda bo teletydzień przede wszystkim to ładny tego byłem tygrysem tele tak i byłem bardzo zadowolony z tego powodu i, i myślę że każda szuflada tu posłużę się taką, takimi słowami które są dla mnie bardzo ważne mojej babci moja babcia zawsze twierdziła że że paradoksalnie, właśnie szuflady są super, dlatego że mm, powodują, że w zależności od tego, co, co z tym zrobisz, jaki masz charakter i jakim jesteś aktorem, to one mogą się przyczynić do tego, że właśnie będziesz jeszcze więcej pracował. A na mojej babci taką podstawą wykonywania tego zawodu była ciężka praca. I to była taka mm, bardzo, m, bardzo, wydaje mi się, ciężka mądrość bardzo wiele ważąca, którą moja babcia mi przekazała. Dlatego, że babcia była rocznik 1910, była kobietą e, uprawiającą ten zawód na początku XX wieku. E, jej matka założyła w Ośmianie e, na wkresach wtedy polskich, później litewskich, a teraz już białoruskich e, ziemiach, e, założyła teatr w, w, jeszcze w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. Także Moja babcia chyba najlepiej z całej naszej rodziny yy, i na pewno lepiej od mężczyzn w tej rodzinie ze względu na, na stereotypy, które panują do dzisiaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, yy, na rozdzielenie w tym zawodzie między mężczyznami a kobietami. Ona najlepiej wiedziała, czym, czym jest wykonywanie tego zawodu i na czym, na czym ono polega. To znaczy, talent był bardzo ważny dla niej, ale on był niejako tym zaczynem, bez którego w ogóle jakakolwiek. Hmm, kariera nie miałaby sensu, bo nikt cię nie przytrzyma, jeżeli nie masz talentu. Nie, nie utrzyma cię w, w tym świecie. No nie, możesz mieć niesamowite super nazwisko z wieloletnią, pokoleniową tradycją, możesz. Teoretycznie wiedzieć o teatrze wszystko, ale jeżeli nie masz tego czegoś, to wierzę w to, że nie jesteś w stanie się utrzymać, bo mimo, że producenci będą cię przeciskać, mimo, że prześpisz się z każdym dyrektorem ee, bądź dyrektorką, e, w, 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 którzy będą odpowiedzialni za zatrudnienie za ciebie, to i tak publiczność cię nie utrzyma w tym teatrze. To publiczność wskazuje na to, kto jest dobry, a kto jest zły, kto jest dobrym, a kto jest złym aktorem. Dlatego ta teza mojej babci, że tylko ciężką pracą jesteś w stanie cokolwiek w tym zawodzie um, osiągnąć. Była chyba taką takim dla mnie najważniejszym drogowskazem, i teraz implikuje to takie stwierdzenie, jeżeli już się na to zgadzamy, że jeżeli jesteś w szufladzie, to jeszcze lepiej. No bo ta szuflada spowoduje, że jeżeli jesteś ambitnym aktorem, to będziesz chciał z tej szuflady jak? najszybciej, albo jak najlepiej, naj, 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 najskuteczniej się wygramolić. A oni cię coraz bardziej wrzucają do tej szuflady. A ty robisz, robisz po to, żeby cały czas być aktorem. Robisz to, co ci, do, do czego cię zatrudniają, ale równolegle zaczynasz sobie myśleć, kurczę, może tak, może tak, a może zrobię coś sam, a może pójdę do jakiegoś ofu, gdzie mm, ktoś będzie chciał złamać z tym moim, to, to moje ampluła. I wtedy zaczyna się takie dwutorowe, trzytorowe, wielotorowe wymyślenie, które rozwija każdego. A w którym momencie myślałeś, dobrze, ale ja mam dodatkowy atut tego, że jestem tym amantem potencjalnym, że to ci tylko dodaje, a nie zabiera, bo mówiłeś, że chciałeś na przykład, jak weszliśmy na Brada Pita, że myślałeś o tym, że o, będę charakterystyczny, będę taki. Dzisiaj Wiesz, jesteś zestawiany z Larym Berdem w, w, w teatrze Szóste Piętro w kontekście na przykład, nie wiem, tego, że grasz symultanicznie to, co zagrał Jude Law w filmie, więc możemy mieć postać, która jest swego rodzaju też przystojnym mężczyzną. Ja Daniel Wolf. Daniel Wolf, Larry Bird, ja Michał Żebrowski. Bird. Pardon. Ale Jude no. Law grał. E, tak, Daniela. Daniela. Tego mojego. Przepraszam. Można ja sobie zestawiać. Ja ci powiem, że ja dość szybko zacząłem doceniać nawet to, co nie było dla mnie wygodne, bo aktor ambitny z natury będzie się zżymał na te. <coughs> Na tę szufladę, będzie starał się udowadniać wszystkim, że w niej nie jest. To nie jest wygodne, jak ci ktoś powiedzą, że jesteś zaszufladkowany i jesteś amantem. Więc ja wykonałem taką troszkę podwójną pracę, bo ja jednocześnie nie chciałem być w tej szufladzie, czyli pracowałem mhm. nad tym, żeby w niej nie być, czyli wykonywałem tę ciężką pracę, o której mówiła moja babcia. Ale korzystałeś z tej Ale szuflady. z drugiej strony równolegle, no bo co to jest za filozofia? dają ci robotę, a ty jej nie bierzesz tylko dlatego, że się obrażasz, że ktoś cię wrzucił ze względu na twoje na przykład ampluar aparycje, aparycje czy, czy jakąś... Ale na co się do... to obrażać? No, no to jest swego rodzaju Ale to, to w szkole, taki ambi... ambicja no. mówiła, ambitny aktor, mówili niektórzy profesorowie. O zmarłych nie mówi się źle. Także nie powiem nazwiska, ale mówili, że y, to, to jest najłatwiej tak po prostu wyjść i świecić uśmiechem, bo masz Bozia ci dała białe zęby. Ale to sami. Mówili jednocześnie ci mówili, przystojni, że, czy ci, którzy byli y, obsadzani. Troszkę bardziej ci charakterystyczni okay. właśnie. Ale trafiłem na też ciekawych. Aktorów, którzy mieli w swojej karierze wiele amanckich ról, i z nimi już się troszeczkę inaczej rozmawiało. Ale czemu o tym mówię? Dlatego, że ja jednocześnie potrafiłem to docenić, dlatego, że to jest prosta sprawa. To jest, jeżeli już w to wejdziesz, to co powiedziałem, to już nie ma zmiłuj, to już nie ma drogi odwrotu. Poświęcasz temu cztery lata. Oczywiście można starać się e, zrobić jakiś inny fakultet. E, można, ale jeżeli jesteś aktorem. To w głowie zawsze ta ambicja będzie później, jeżeli zrezygnujesz z tego, to, to chyba się nigdy od tego nie uwolnisz, że nie spróbowałeś, że nie poszedłeś trochę w innym kierunku. I kiedy przyszedł scenariusz do furiozy. Tak, ale tylko ci powiem równolegle, że ja właśnie jednocześnie walczyłem z tym, żeby zrobić coś ponad, żeby może komuś udowodnić, ale na pewno sobie udowodnić, że inaczej też potrafię. A z drugiej strony wiedziałem, że tylko dzięki temu, że gram w tych serialach, E, te role, gdzie reżyser do mnie mówi, ja mówię, Piotrek, może jakaś, z jakieś zadanie aktorskie, bo ja tu sam jestem. Dobrze, 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 ładnie wyglądasz, tu się całujesz, więc umisz to, a ja muszę iść do drugiego planu, bo oni tam łap, łapami machają yy, yy, i, i od, odciągają liżąc szafy, tam, wiesz, uwagę od tego, na czym tu powinniśmy się skupić. Więc ja muszę ich tam stonować, mamy za mało czasu, nie mam, nie mam drugiego reżysera, który by mi się tym zajął, więc ty rób swoje, ładnie wyglądasz, fajnie ta koszula na tobie leży i więcej mi nie jest potrzeba. I ja tak sobie myślałem, kurczę, czyli tak, czyli tylko tego się ode mnie wymaga. Ale z drugiej strony wiedziałem, że jakby saldo... Na moim rachunku bankowym się zgadza. Dzięki tej, tym 12 godzinom dziennie, które. To nie zawsze jest wyznacznik też spełnienia. I nie, ale ja nie mówię tu o spełnieniu, bo ja spełniony nie byłem, ale przynajmniej miałem komfort, okay. że nie musiałem robić rzeczy, których bym, których bym nigdy nie chciał zrobić tylko po to, żeby być, żeby egzystować, żeby nie Czyli wiem, chodzi... zarobić na dom, czy żeby jeszcze wtedy nie miałem e, rodziny takiej. Takiej swojej pełnej. Byłem z Pauliną, ale Paulina jest bardzo niezależną, samowystarczalną osobą, osobowością i artystką, także, także tutaj w ogóle nie ma o tym mowy. W tej chwili mówię o tej rodzinie, jako o rodzinie pełnej z dziećmi, gdzie dzieci są bezbronne i trzeba się nimi zaopiekować. I najgorzej, jak masz taki nóż na gardle, że, że musisz się zgadzać na coś, co nie jest po, twoi, po Twojej myśli, tylko dlatego, że by. No, jakoś tam dać sobie radę w tym świecie, gdzie teraz wszystko tyle kosztuje, I, i ja zawsze to doceniałem, że dzięki tej pracy wykonywanej, uczciwie, mimo że nie do końca po, moim, po mojej myśli, jeżeli chodzi o, o rolę, które dostawałem. No, ale. To, no dobrze życie czyli... aktora nie tylko składa się Ze spełniania ambicji to no jest właśnie. również chodzenie do pracy do pracy się chodzi też po to żeby zarobić pieniądze tak? ale też po to żeby się spotkać z fajnymi ludźmi i nigdy w mojej karierze nie natrafiłem na zły plan filmowy na plan filmowy w którym byliby plan tworzą ludzie nigdy nie natrafiłem może dwa trzy razy na mało sympatycznych e, partnerów no, ale to już być może kwestia wybujałej, nie wiem, egocentrycznej jakiejś tam natury danego człowieka, konkretnie jakiegoś aktora. Aktorzy czasami mają problem z tym, żeby powstrzymać swoje ego, ego na, na wodzy. I po prostu jakoś się ścinaliśmy, ale wtedy do, do głosu dochodzi profesjonalizm, czyli zamknij gębę, Mateuszu, po prostu wypowiedz te słowa. Wychodzisz do domu i nie musisz się z tą osobą lubić, kolegować, a to, że musisz się z nią całować, to jest inna sprawa. No po prostu takie jest zadanie aktorskie. I ja to zawsze doceniałem. A teraz zacząłem, zacząłem mieć ogromną satysfakcję, ponieważ te role są z, z, z mojego punktu widzenia, tej, 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 tej mojego, tego mojego głodu, o którym wcześniej o, o którym mnie zapytałeś, tego mojego głodu, one są dużo bardziej dla mnie atrakcyjne. Poza tym doszedłem do tego momentu i teraz zwieńczmy ten naszą yy, 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 wątek, którego nie skończyliśmy związanym z moim podglądaniem Brada Pita. No mogę się już w tej chwili tak pochwalić nawet tym tak przed sobą, głównie przed sobą, bo to było dla mnie bardzo ważne, żeby doprowadzić do takiego momentu, gdzie mam 2023 rok, a ja mniej więcej Wiem, co będę robił w 2024, czyli już repertuar teatralny mam cały zamknięty do grudnia 2024 i mniej więcej wiem, na co sobie między tymi spektaklami wieczornymi mogę pozwolić jeszcze w ciągu roku, i jak pokierować y, tym, tymi moimi wyzwaniami, żeby z jednej strony to się udało zrobić wobec tych planów, które już mam, a z drugiej strony, żeby przyniosło mi to jak najwięcej satysfakcji. To ty jesteś taki chłopak, który lubi, jak jest stabilizacja w tym zwariowanym świecie. W którym... Bardzo lubię, ale dużo też czasu, ja też jestem niecierpliwy i dużo czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, że to się samo nie zrobi, że to nie, nie jest tak, że to jednak trzeba swoje godziny wysiedzieć na planie, wyczekać. Yy, bardzo, bardzo zawsze mnie denerwowało, że tyle czasu marnuję. No nie. nie. Najpierw czekasz na rolę, najpierw czekasz na casting, później e, później e, musisz odbyć określoną liczbę castingów, żeby rachunek prawdopodobieństwa się do ciebie uśmiechnął. Niektórym przychodzi to szybciej, innym wolniej, ale jest to jakaś arytmetyczna po powinność bez względu na to, jaki masz talent, jaką masz, jaki, jaki jesteś. Po prostu nie do wszystkich ról pasujesz, nie, nie tylko Leonardo DiCaprio jest w stanie zagrać wszystko już w tej chwili. No słuchaj, nie będę ci tutaj słodził, nie wiadomo jak bardzo, ale nie bez kozery zapytałem cię o te szuflady, bo mówi się, że scenariusz, że rola Goldena przełamała tak naprawdę tą twoją szufladę. Ty sam też wspomniałeś, że czekałeś na tą rolę 40 lat, ale wspomniałeś też o swojej babci i zastanawiam mnie, czy powrót do. Jutro idziemy do kina. Nie był takim momentem, w którym tak naprawdę też pokazałeś siebie z wyjątkowej strony. I to nie była taka rola Amanta jako takiego. Ja bardzo duży sentyment mam do tego ja, filmu. Mam taką przypowieść dotyczącą: Jutro idziemy do kina i pozwól, że ją przytoczę. Ona jest taka wręcz alegoryczna, powiedziałbym. Kiedyś szedłem do mojej siostry do takiego mieszkania. Za żelazną bramą na 10, 15 piętrze, w tych wieżowcach. I miałem y, pomóc jej przypilnować, przy wpuścić pana, żeby kaloryfery sprawdził. Taki technik od kaloryferów. No Złota i pamiętam, pamiętam, że to był jakiś wrzesień i ten film, który idziemy do kina, zwykle jest puszczany w tych okolicach, bo y, ci, którzy wiedzą, y, historia toczy się w przededniu wybuchu II wojny światowej i pokazujemy grupę ludzi, którzy mają swoje swoje życie, swoje miłości, swoje ambicje i co się tak naprawdę z tym wszystkim dzieje zostaje to w takim niedomówieniu, ponieważ film kończy się w momencie, kiedy wybucha II wojna światowa co się z tym, tym wszystkim dzieje w momencie, kiedy przychodzi ten najgorszy czas kiedy dostajesz broń do ręki i nie wiesz i, I nie wiesz, czy uda ci się przeżyć, czy nie. Czy... I myślę, że ten film ma taką ogromną siłę właśnie z tego powodu, że on zostawia ten, ten rozdział tak bardzo otwartym. I to był jakiś początek września, prawdopodobnie na 1 września zostało to puszczone, albo w, pod koniec sierpnia. To, to było jakoś tak, że to było tego dnia. Po poprzednim po, po dniu, ja rano poszedłem mojej siostrze pomóc. I szła taka dziewczynka, jakieś 200 metrów od domu i ona na mnie spojrzała, taka kilkunastoletnia. I ona na mnie spojrzała, spojrzała na mnie i powiedziała oj, dziękuję panu za ten film. Ja się bardzo ucieszyłem. Mówi, z mamą oglądałam pierwszy raz. Bardzo dziękuję, że, że w ogóle odważyła się. To też jest coś takiego, że ten film powoduje, że ludziom, lu ludzie tak bardzo chcą ci, jak cię widzą, za niego podziękować, że łamią nawet taki swój wstyd. Najczęściej mi się to zdarza z tym filmem. Teraz ja, odkąd jest furioza, to, to wiele, wiele osób też łamie ten wstyd. Co, co, co jest dla mnie bardzo... W, napiliw, inny, sposób? w inny sposób? No, no najczęściej... Też <laughs> <laughs> <Ja już> jeden jest <laughs> łapie tutaj, ten, tu kurde, morda weź, pione, zrobimy sobie zdjęcie, nie? Ale sam powiedziałeś w jednym z wywiadów, że ty tego też potrzebowałeś, <laughs> że... Tak, tego też. Zaraz przejdziemy do tego, tylko ci skończę. No i ta dziewczynka mi podziękowała. Przeszedłem 200 metrów... I się otworzyły te drzwi w tej klatce, gdzie miałem wjechać na te piętnaste piętro i taki pan w garniturze tak mnie przypuścił mówi: o, dzień dobry, o Jezu, co pan tu robi? Oglądałem film wczoraj z panem, Boże, jaki to piękny film, dziękuję, z żoną dziękujemy bardzo, bo obejrzeliśmy i jak zwykle nam się łezka zakręcił, dziękujemy panu bardzo. Ja sobie pomyślałem, kurczę, jakie to jest... Jakie to jest symboliczne wręcz. Najpierw mi podziękowała ta dziewczynka, czyli jakieś jedno pokolenie, teraz mi podziękował ten pan, jakieś drugie pokolenie. Słuchaj, wjechałem na te piętnaste piętro. Za trzy minuty wszedł hydraulik, który spojrzał na mnie. Spojrzał i mówił: O, ja widziałem pana w tym filmie wczoraj z żoną i z synem. Oglądaliśmy. No, świetne kino. Ja jestem w stanie się dać pokrajać, że ten pan głosował zupełnie na co innego w wyborach niż ten pan który przepuszczał mnie na, na, w tej klatce. I bo ten okres jest ponad podziałami, myślisz, w naszej historii? Bo ja potrafimy myślę, się zjednać. Nie, że ten... Ja myślę, że, że bardziej kino jest ponad podziałami. No, nie zawsze. na granicy. Jak ona <grywa> ciekawa, te zapadła. E, wiesz, co nie, to być może tak, być może uderzyło to mocno w ten etos nasz, w tę, w tę symbolikę II wojny światowej, która dla Polaków akurat jest tak bardzo ważna. E, być może to jest ten sam powód, dla którego Polacy tak, ani inaczej zachowali się w obliczu wybuchu wojny na Ukrainie. A ty, co wyciągnąłeś z tej historii dla siebie? Z tej historii, której z, z tej, mu, którą, czy z tej, której, z tej alegorycznej, której ci przed filmem powiedziałem? Z, z tej alegorycznej, to domyślam się, że to daje po prostu, daje skrzydła. Satysfakcji daje bardzo dużo. A jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, no to ja mam. Pff, może, może i miałem dwóje z, z historii na maturze, bo ja ledwo matury zdałem. Miałem dwa osiem średnią z, z pięciu przedmiotów. Z, z pięciu egzaminów. Mówisz to z dziką satysfakcją. Z ogromną satysfakcją, bo to pokazuje tylko i wyłącznie, że w ogóle ocenianie ludzi nie ma najmniejszego sensu. E, ale dało mi też, być może, nie wiem, jakoś na ambicje mi wsiadło, bo ja trochę nadrobiłem później tych, tych zaległości. Po prostu się zestresowałem okrutnie, pamiętam. Na, 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 I z, no, z polskiego jakiejś historii ustnych, gdzie wypadałoby jednak, no, będąc aktorem... Mieć lepszy wynik. My akurat miałem dwóje mierne dwójki. Z pisemnych miałem po trójce, no i z angielskiego miałem cztery, chyba. Nieważne. E, ta druga wojna światowa, no to jest kawał mm, życia mojej rodziny też. Dlatego tutaj starałem się, mm, no, mieć wiedzę. K zresztą taka wiedza, z którą, za, zaopatrzeni w którą dopiero od niedawna polemizujemy tak otwarcie w, w, w przestrzeni publicznej. Pamiętam, że byłem załamany kiedyś, jak, jak jedna z audycji radiowych yy, pokazała mi dwóch powstańców warszawskich. Obaj byli w jednym oddziale i nagle pozwolili sobie na to, żeby kłócić się na, na, na fonii. Yy, jeden mówił, że powstanie warszawskie miało sens, a drugie, że nie miało sensu że jeden mówił, że, że warto było, a drugi, że nie warto był. Jeden przytaczał Mickiewicza z bagnetem na broni. Akurat to nie jest cytat z Mickiewicza, ale z taką, z taką zacietrzewioną Patriotyczną postawą, a drugi przytacza słowackiego, mówiąc, że nie ma takiej idei, dla której warto byłoby poświęcić nawet chociaż jedno ludzkie życie. I nagle dla mnie to, było, to był szok, bo ja byłem wychowany w takiej metosie tego, tego powstania warszawskiego, że nie ma nic świętszego niż, niż, niż ten zryw narodowościowy. I nagle się okazało, że ludzie mówią, że, że może nie, może nie warto tego życia poświęcać dla idei takiej. I teraz ludzie się już o wszystko kłócą. Wszyscy się o wszystko kłócimy. I nieważne jaka jest prawda, tylko ważne jest kto jakie ma zdanie i w co wierzy. Bo prawdą nie jest to, co jest prawdą, tylko prawdą jest to, w co wierzymy. I nagle ludzie zakładają tu jedną sektę, tu drugą sektę, trzecią, czwartą. Mówią, dołącz do mojej sekty. Ja ci dam to, 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 to i to, bylebyś mi dał swoje głosy i żebyś mnie poparł w tym, w tym, w tym i w tym. Może nie ze wszystkim się zgadzasz, ale ja ci tak za, 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 zapłacę, że będzie w ogóle super. I każdemu z nas, każdy taki jeden mądrzejszy od drugiego, stara się zapłacić za to, żebyśmy myśleli tak, jak oni. No i wtedy się kłócimy o powstanie warszawskie, o powstanie listopadowe, kościuszkowskie. O wszystko się kłócimy. O, o samoloty, o rakiety, o, o, o świnie, o, o kino. O kino o, no i o, o teatr, o wszystko się zaczynamy kłócić. I to nie jest za fajne. No i co ja ci powiem? Po Powiedz... prostu wiem, że, że ten, ta Druga Wojna światowa była takim wspólnym mianownikiem dla nas, wszystkich Polaków, że wiedzieliśmy, po której stronie stoimy i nie było dla nas wątpliwości. Teraz zaczyna się wszystko podważać. E, ale jedno jest pewne. E, ja na własnej skórze doświadczyłem, że ta era się skończyła. Ja miałem 17, 16 lat. 15, kiedy przeszedłem jak, jak każdy z nas do, do liceum po podstawówce. I jeszcze pamiętam, że w podstawówce mówiono mi o majorze sucharskim, że był bohaterem. I nagle w, 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 w szkole średniej na pierwszych zajęciach z historii pani od y, historii w, w Rejtanie powiedziała mi, zanim przejdziemy oczywiście do, do historii II wojny światowej, to jeszcze parę. Lekcji minie, bo zaczynam od starożytnej Grecji, ale powiedziała: Na dzień dobry, chcę, żebyście wiedzieli, jak będę uprawiała tę historię u nas na zajęciach. I powiedziała mi, że major sucharski pierwszego dnia został e, pojmany i wrzucony do, do podziemia w, w, w koszarach na Westerplatte i generał, e, e, pułkownik Dąbrowski został e, mianowany Przywódcą akurat tego zrywu na Westerplatte, tej obrony. I nagle się okazało, że później Major Słucharski został wyciągnięty po siedmiu dniach obrony, i te ostatnie honorowe oddanie honorów, jeszcze to, był, to był ostatni raz, kiedy Niemcy postąpili tak honorowo, i tam to, 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 ta kapitulacja była z pełnymi honorami, z szablami, ale nagle się okazało, że, że ten człowiek nie był tam w trakcie tej obrony i ja, ja sobie pomyślałem, Boże, to, to, to gdzie jest ta prawda? Czemu mi wcześniej mówili, że, że było inaczej? To spowodowało, że zacząłeś drążyć sam, czy przestałeś Zacząłem słuchać? drążyć sam, ale akurat y, autorytety były dla mnie w tej kwestii ważne i ja lubiłem, jak się mnie traktuje poważnie i dorośle. Tylko ta wiedza y, y, zrobiła mi mindfuck we łbie, y, jeżeli chodzi o, o to Westerplatte, a później i później doszło do tego prawdziwego pytania. No, i co z tego? I teraz pytanie: gdyby y, gdyby Sucharski y, dowodził y, i podjął decyzję, i na przykład poddałoby się Westerplatte wcześniej, to jakby to zmieniło bieg historii? Czy ci ludzie by przeżyli, którzy tam przez te 7 dni zginęli? Czy może równie dobrze nie przeżyliby, bo trafiliby do obozów, w których ich, i tak zostaliby zamordowani? A być może. Ten symbol honorowy obrony Westerplatte e, tak mocno rzeczywiście wpłynął na Polaków, że ta wojna potoczyła się mimo wszystko tak, jak się potoczyła, i gdzieś nam udało nam się na koniec stwierdzić, że mimo wszystko zwyciężyliśmy. Może to był ten moment, kiedy Polacy zostali na świecie uznani za tych, którzy się nigdy nie poddają. I, i, i nagle zaczynasz myśleć o tym i myślisz sobie kurczę. To jak uczyć te dzieci, że Dąbrowski czy Słucharski i jak, jak je ukształtować? Najlepiej powiedzieć prawdę. A jak rola, Ale prawdy są różne. No, zawsze. A jak rola ojca zmieniła ciebie jako aktora? Jako aktora to pewnie nijak. To znaczy, aktora, jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, to nijak. A jako aktora. Jako człowieka. Człowieka, w sensie aktora takiego logistyka, który musi sobie. Po prostu poradzić z kalendarzem, no to na pewno dała mi taki mocny dystans. Bycie ojcem, dało mi taki mocny dystans do tego, żeby dać sobie prawo do tego, żeby pewne rzeczy, pewne decyzje szybciej podejmować. Kiedyś dzieliłem włos na czworo, jak byłem taki wolny, frywolny ptak. Latający i sobie myślałem, dostałem jakąś propozycję. O, debatowałem dniami nad tym, czy to wziąć, czy nie wziąć. A teraz nie mam po prostu na to czasu i myślę sobie, dobra. Ile stracę? Ile, zyska? ile zyskam? Co chcę? Jeszcze jest mniej. Jeszcze i na jest najfajniejsze w tym wszystkim, tak. I właśnie tu jest to miejsce. I czy będzie mi sprawiało to przyjemność. Ponieważ mam na tyle szczęście w moim życiu zawodowym, że. Nie... Z małymi wyjątkami potwierdzającymi regułę, nigdy, czyli nie nigdy, ale najczęściej robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. I Ktoś... myślę, że to jest takie najfajniejsze kryterium, które można przyjąć. Czy ty, na jako... które ja sobie mogę pozwolić, o tak to powiem. Czy Ty jako aktor we wszystkich swoich wcieleniach, które były dla Ciebie ważne, jakkolwiek, Przyspieszałeś, bo kiedy obserwuję ciebie na ekranie i rozmawiamy sobie dzisiaj, mam wrażenie, że jesteś wcieleniem takiej szybkości. że Kiedy rozmawialiśmy też przez telefon, miałem wrażenie, że u ciebie jest gaz, 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 i zastanawiałem się, czy jako aktor masz miejsce, w którym musisz, chcesz zatrzymać się i spojrzeć na te różne perspektywy. Ale bo... jako aktor w postaci, czy jako postaci. aktor? No, w postaci to muszę spełniać y, założenia. Ale zawsze zostawiasz część ciebie W no jakimś tak, stopniu. Ale, ale teraz na przykład bardzo mnie to rozśmiesza. Y, najczęstszą najczęstszą uwagą, jaką dostaję od Cypriana Olęckiego, robimy prostą sprawę na podstawie prozy Wojtka Chmielarza. Y, takiego, y, takiej serii takiej serii um, kryminalnej. I tam gram bohatera, byłego żołnierza, byłego policjanta i te cechy jego charakteru y, w tej postaci są bardzo mocno określone. I mnie rozśmiesza Cyprian, który mówi, najczęstszą uwagą, jaką mi daje, to jest nie graj nic. Nie graj. Po prostu nie graj, nie. Nie układaj twarzy, min, Bądź czysty. Nie musisz nic dodawać, ponieważ wyglądasz tak jak wyglądasz. Masz na gębie po prostu. Ty jesteś tak obity, że ledwo coś tam już w ogóle ci oczy widać z tego obicia. Masz takie, ani inne militarne ubranie. W pierwszej yy, 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 w części filmu już wiadomo, że jesteś byłym policjantem i byłym żołnierzem. I to wszystko wnosisz ze sobą. I wystarczy, że pewne rzeczy będziesz robił. Tak, jak robią to opanowani yy, 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 funkcjonariusze. Po robić. Nie, nie graj. Na twarzy nic nie graj. Podawaj tekst. Nie interpretuj go, tylko przekazuj informację. Najczystszą informację. Jest cię tak dużo na tym, yy, na tym yy, ekranie przez sześć odcinków, że jeżeli jeszcze coś będziesz ciśnął, to będzie za dużo. No bo... Niech cisną inni, ci, których jest troszkę mniej. Ty musisz. To, tobą nie może się znudzić yy, widz, bo będziesz z nim najczęściej. Będziesz bardzo blisko tego widza najczęściej ze wszystkich. I to jest trudne, dlatego że wyobrażasz sobie, że ten bohater by to zrobił tak, żeby to tu zaakcentował. A reżyser jest po to, żeby powiedzieć: ten akcent nie jest do niczego potrzebny. On wynika już z tego, jaki jesteś. O co pytam. Bo no. klimat jest taki, że ja to przynajmniej tak interpretuję, a teraz rozmawiamy sobie luźno, stricte zaspokajam swoją ciekawość, może innych też to ciekawi. Jutro idziemy do kina, młody, szybki, zrywny, tu zakładam mundur, furioza, wjeżdżam tu z dyni, obłęd, deski teatru szóstego piętra, wbiegam tu z aktówką, cyk, 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 cyk i nagle no. pojawia się rola parentingowa. Można tak by rzec nieco bardziej, o psie, który jeździł koleją. Zastanawiam się, czy jesteś już w momencie, w którym chcesz się trochę zatrzymać, czy dalej szukasz swoich takich w ogóle wrażeń. W ogóle nie o to chodzi. To znaczy o okay. tyle. O tyle wspaniałym doświadczeniem. Bo jak dostajesz scenariusz, to czytasz i bierzesz albo nie. znaczy bierzesz. ja ten akurat rolę y, obszaru, który jeździł koleją, nie dostałem, dlatego że przeczytałem scenariusz, powiedziałem, zagram w tym. <grym> Tylko zostałem zaproszony na casting i zostałem wybrany do tej postaci i okay. zapytano mnie, czy będę chciał zagrać w tym filmie. To nie jest tak, że ja sobie biorę scenariusz, mówię, o, w tym filmie. Nie, bym ale, czasami, ale czasami na pewno jest tak, że <grym> chcielibyśmy zaprosić Mateusza Damińskiego na casting. <grym> Tak, coraz częściej się tak zdarza. Sam się, że też na to lat pracowałeś. E, ale sam jestem w stu procentach świadomy, że wstajesz do, do tego castingu i jest na dwoje babka wróżyła. Albo będziesz pasować, albo w ogóle nie. I bez względu na to, co zrobisz na tym castingu, to nie przeskoczysz. Akurat tu się wszystko złożyło. Ja tej roli nie wziąłem, dlatego, że <śmiech> <śmiech> że nie wiem, że że musiałem ją wziąć albo już zaproponowali mi, będzie głupio teraz odmówić. Ja ją wziąłem dlatego, że scenariusz był uroczy, i, ale przede wszystkim ją wziąłem dlatego, że od razu sobie wyobraziłem, że mam kolejną dodatkową motywację, że ja zrobię ten film naprawdę dla moich dzieci, czyli w zasadzie zrobię to z najpiękniejszą motywacją, jaką mógłbym sobie wyobrazić, żeby nie było furiozy. Też robiłem dla Franka, bo jeszcze Ignasia nie było na świecie, ale wiedziałem, że robię to po to, żeby mój syn, jak już będzie dorosły, żeby obejrzał sobie furiozę i powiedział jo, tata, to ty tak też umiesz? No i... Chcesz być tatą superbohaterem? Ja jestem, ja nie chcę, ja chcę, ja jestem, ja, ja jestem tatą superbohaterem. Wystarczy, że poświęcisz dziecku czas, który jest mu, jest mu jakby jemu się należy. I to wystarczy. Bo ty mówisz, że każda minuta spędzona na planie, A, to jest minuta, której, której nie spędzasz z synami. S tak, na szczęście oni też mają swoje zajęcia. Mają przedszkole, mają rap. wyklejanki, rysowanki, rap. Dusy, rap, i tak dalej. My mamy swój jakby system, my sobie rekuperację, jakby taką rodzinną dbamy o to, żeby, żeby ten czas odzyskiwać. Mamy też każdy, jakby nasz, nasz dom ma swój rytm, ale ten film to również było coś takiego, takie naprawdę fajne wyzwanie aktorskie dla mnie. I już z perspektywy planowania, takiego projektowania bardziej swojego wizerunku, bo niestety o tym trzeba cały czas pamiętać, niestety, 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 no tak. Ludziom się wydaje, że tak samo wychodzi, a to jednak trzeba mieć nad tym kontrolę, żeby wiedzieć, w którą stronę to idzie, żeby znać wynik, żeby prze móc przewidywać wynik. I ta Żeby rola... nie zostać za No i właśnie, ta rola była dla mnie no, jak prezent na urodziny z nieba, bo spowodowała, że ja zagram w furiozie. Ja zagrałem fryź i to spowodowało, że dostając taką rolę, nagle dowiedziałem się, że producentom nie przeszkadza. To, że byłem łysy i wciągałem kokainę z maczety. I to mi dało Tukąd tę wiarę. Pomysła? Tak, i dało mi to wiarę, że właśnie doszedłem do takiego momentu, że na tyle dostaję zaufanie od producentów, że teraz mogę przemienić się zupełnie w kogo innego. I to jest z definicji to jest. Sedno mojego zawodu. O to walczyłeś? O to walczyłem i nagle się to okazało, że, że tak można. Ja wiedziałem, że inni tak mają, ja tego tak nie miałem, a teraz już tak mam. A, o, uważasz, że tak. Kochaj, a uważasz, że kochaj i tańcz wniosło coś <laughs> w Twoim portfolio, takiego, co, co będziesz pamiętał, że to taka interpretacja nie wiem, czy możemy rzucić porównanie. Polskiego step upu w tamtym momencie była, była rolą zaspokajającą. o step upie a jeszcze starsi mówili o Dirty Dancing, jednak mimo wszystko. To do którego byś to. Wiesz, co. Yy, przy, ja się zrzymałem na ten film wielokrotnie, bo yy, już takim. wynikało to z pewnego rodzaju przejedzenia, na który ja do końca nie miałem wpływu. To była taka, to była taka rzeczywiście mocna szuflada. I to był ten film, gdzie miałem takie wrażenie, że namęczyłem się, żeby to zatańczyć, wszystko samemu i tak dalej, i tak dalej, ale i tak przychodziły do mnie o 10 lat młodsze dziewczyny po tym filmie i mówiły, czy może pan mi podpisać autograf na zdjęciu, bo pan jest taki ładny. I nagle zdałem sobie sprawę, że, że ja się tak namęczyłem, tak się narobiłem, że ten mój wiórek. Y y tancerz, który był zawsze blisko mnie i w, w, w ostateczności miał zatańczyć to, czego nie potrafiłbym zatańczyć sam i nagle on to było super, że on nie musiał nic za mnie zatańczyć robił tylko salta i, e, i, i, i jakieś fikołki i skakał po, po krzesłach, czyli tak naprawdę robił za mnie sceny kaskaderskie ja miałem tyle satysfakcji, że sam to wszystko wytańczyłem, że moja żona powiedziała mi, kurczę mnie oszukałeś, ja 15 lat wykładam Taniec współczesny w szkole Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. A ty mnie oszukałeś, że tańczysz, że jesteś. Robotnikiem i tańczysz. I to, i to było super taki głos, ale przez wiele lat miałem coś takiego, że. Mm, no, komedia romantyczna, która, która może nie jest szczytem spełnionych ambicji. zastanawiam się. A, ale czy... to było do tego momentu. I tak, i powiem ci tak. W momencie, jak to, zawsze jak coś robię, to jestem w tym w 100%. No właśnie, tak mi I się wtedy, wydaje. Wtedy tu i teraz przynosi mi to ogromnie duża radość. Później przychodzi moment, kiedy oczekujemy na feedback. Jest moment y, zmęczenia. To cię stresuje? Nie. To jest moment zmęczenia, kiedy kończysz projekt i masz albo czas na odpoczynek, albo wchodzisz w inny projekt. I to jest taki moment, kiedy już wiesz, że nic nie możesz zrobić, że to jest montaż, że to jest promocja i tak dalej. Później przychodzi moment premiery. Kiedy dostajesz produkt, w zasadzie już taki do sprzedania, i teraz co oni z nim zrobią, jak to pokierują, to już od ciebie zupełnie nie zależy. I później jest albo się podoba, albo się nie podoba. I, i, w, i wtedy jak się podoba, to tylko pytanie, czy to spełnia twoje ambicje, to, to podobanie się innym, czy to idzie w tę stronę, w którą ty chciałeś. I przychodzą takie momenty, że, że ktoś się na przykład uprze na jakąś interpretację... I właśnie później dowiaduję się, że, że jestem taki ładny, i dlatego ch dziewczyna chce ode mnie autograf. No i to się podoba. Podoba do momentu, kiedy przestaje się podobać. Nie umiem tego określić. No, nie chciałbym zabrzmieć jak puc jakiś, ale no to po prostu nie spełnia Twoich ambicji, nie spełnia Twoich oczekiwań wobec samego siebie. Nie wobec niej, tej fanki. I, ja nie traktuję gorzej tych ludzi przez to ale po prostu mam takie wrażenie, że kurczę, no nie udało mi się zrobić tego, co chciałem. Mnie to nie satysfakcjonuje. I zaczynasz szukać czegoś innego. Ale odkąd Cyprian Olęcki, twórca Furiozy, powiedział mi, że to było super, powiedział mi, że wiesz czemu ty grasz w Furiozie? Ja mówię, no I nie wiem. On mówi, bo widziałem kochaj Tańcz i, i Czarnego. Czarny to był pierwszy film Dominika Matwiejczyka, ofowy. Dzięki któremu udało mi się wyjść z szuflady, i to była bardzo mocna moja praca. Bardzo mocna, dlatego że ja tam wymyśliłem sobie tę postać na podstawie słów, które napisał scen w scenariuszu Dominik, ale dał mi wolną rękę i miałem taką pełną kontrolę nad tym, i to ja wskazałem, jak powinien wyglądać mój wizerunek, jakie powinienem mieć włosy. E, robiliśmy to we współpracy z pionami różnymi, ale gru w, w gruncie rzeczy były to moje pomysły. I ja to zrobiłem, ja sobie wymyśliłem, jak będzie mówił ten mój Kania i, i to zadziałało tak, jakbym chciał. To przyniosło mi ogromnie dużo satysfakcji, mimo że był to projekt ofowy. Ja za Kanie dostałem dwie nagrody yy, aktorskie, gdzie ja w życiu nigdy żadnej aktorskiej nagrody nie dostałem. I to na fajnych festiwalach, bo ja dostałem tego Oscara, yy, czyli nagrodę imienia Jana Machulskiego, yy, czyli taki szczyt. W, w świecie polskim, ofowym i dostałem w, w ofie w Gdyni nagrodę na festiwalu, gdzie wcześniej to tam tylko ze względu na to, że byłem ładny i ładnie wyglądałem w garniturze, rozdawałem nagrody innym, dawałem nagrody innym znajomym, tak? I to też nie w tych najgłówniejszych kategoriach, więc zawsze czułem się jak taki, wiesz, ubogi krewny. Ale za to w, w świetnym garniturze, dobrze skrojonym. I, i ten czarny przyniósł mi Cholernie dużo satysfakcji, i w pewnym momencie powiedział mi: A umiesz, potrafisz, możesz. Może nie są to jakieś wielkie produkcje, wielo wiesz, mocno budżetowe, bo za ten film dostałem no, niewielkie wynagrodzenie, bardzo, ale nie po to to zrobiłem. I Cyprian to zauważył: Powiedział, Widziałem ten film i wiem, że umiesz inaczej. A poza tym, widziałem, mówi kochaj i tańcz. I wtedy zdałem sobie sprawę, że umiesz się nauczyć tego, czego nie umiesz. I że po coś wszystko jest. Że, że tak, że, że widzę, że masz ambicje i umiesz skorzystać ze swoich umiejętności. Od choćby umiejętności, szybkiego uczenia się, na przykład kwestii związanych z fizycznością. Ja się nigdy nie, w życiu nie biłem prywatnie. Ja się boję wchodząc na ring jako bokser. Chodzę teraz z uporem maniaka. <laughs> Teraz w projekcie jestem i nie, dlatego, że jestem uzależniony od kaskaderów i w produkcji poproszono mnie, żebym się nie narażał, także nie chodzę do sekcji bokserskiej, ale do Krzysia Kosedowskiego na, na, na Forty Bema, do, do na Legię, jak nie jestem w jakimś projekcie, chodzę, ale uciekam, znaczy kryję twarz między rękawicami uciekam do rogu, nie? jestem takim typowym... Typowym, długodystansowcem. Tak, takim długodystansowcem, który garda, najmniej, garda, tak, i... stanąłby w kącie i by błagał o to, żeby już od, od, od gąkot, wiesz, odbębnili. E, bo ja się boję, ja nie umiem się bić. Ja, ja, ja się boję dostać w twarz. Że z Michałem Żebrowskim kiedyś. No, tak. Ale gram u niego w, w spektaklu. Jakbyśmy obali wyszli do przedstawienia z, z, z tymi z glimami pod okiem, to nie byłoby fajne. Nie, mówię ci dlatego, że ja jestem w życiu nauczony... W moim zawodzie, żeby udawać. I umiem to robić, no bo w, w, w Goldenie pokazałem, że się świetnie bije, chociaż w życiu nikomu po gębie nie dałem. A kiedy czujesz się najbardziej sobą? Kiedy czuję się. Bardzo dobrze się czuję w tych momentach, kiedy jestem na planie, ale nie gram. To są takie momenty super, że jestem sobą. Już jestem na przykład w ubraniu bohatera, w charakteryzacji bohatera, ale jestem mimo wszystko takim sobą sobą. Z tym moim myśleniem, rozmawiając w charakteryzacji z dziewczynami, z charakteryzacji z aktorami innymi, gdzie jesteśmy nadal sobą, ale pracujemy nad tym, żeby za chwilę być kimś innym. I bardzo lubię siebie w domu, ale w momencie, kiedy mam czas. Bardzo nie lubię siebie w domu, kiedy nie mam czasu. Kiedy nie mam czasu w domu i jestem rozpięty pomiędzy SMS-em, mailem, zegarkiem, ze względu na to, że gdzieś się bardzo śpieszę i wiem, że nie będę mógł poświęcić moim na przykład dzieciom tyle czasu, ile bym chciał. I to jest takie trochę, trochę, trochę jestem, trochę, trochę mnie nie ma. I tego nie znoszę, dlatego że zawsze obowiązki stawiam troszkę wyżej, Niż przywilej, jakim jest moje bycie ojcem i bycie mężem, i bycie częścią mojej rodziny. Bo niestety w moim zawodzie i w moim tym bieganiu żąda się ode mnie dyscypliny, yy, gdzie jeżeli no, się gdzieś spóźnię, jeżeli nie dojadę na jakieś nagranie czy do teatru, no to nie mogę sobie jako profesjonalista na to pozwolić. Więc niestety. Mimo że chciałbym, żeby podstawą i priorytetem była moja rodzina i jest. Właśnie dlatego, że staram się być profesjonalny i dojechać na czas tam, gdzie muszę, dlatego, że najważniejsza jest dla mnie rodzina, ale bo niestety jesteś odpowiedzialny, tak, bo jestem odpowiedzialny, ale niestety w tym momencie, w którym chciałbym być tylko z nimi, na przykład jak mój syn do mnie mówi, opowiada mi coś, to chciałbym być tylko tu i teraz. Nie mam tej podzielności uwagi, o której rozmawialiśmy w windzie jeszcze ale nie mogę, wiem, że nie mogę, bo już widzę, że tu już nie, 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 nie zdążyłem, że jeszcze dwa maile, na które muszę odpowiedzieć, bo jak odpowiem je po przyjściu z teatru, to już będzie za późno i ten dźwięk smsa nagle do mnie do, dociera i nagle coś się okazuje, że jest nie, niecierpiące nie, nie zwłoki oczywiście i nagle w tym wszystkim jest ten mój syn, który nie kuma, że ja jestem, ale mnie nie ma. I wtedy jestem bez sensu. Wtedy jestem bardzo niefajny. Latunię dla nich. E, no, rykoszetem, rykoszetem, niestety w, wszyscy dostają, którzy akurat w danym momencie są blisko mnie. No dobra, Ja podnoszę głos, myśli... że także ja o. się denerwuję, ja, ja wtedy ponaglam, ja wtedy. E, od... A nie myślisz wtedy, że bierzesz hmm. za dużo? Ale to już jest wypadkowa, to jest, to jest wypadkowa... Pe no taki wentyl. No tak, no, no ale no nie przyjmę, nie, nie rzucę jakąś rolą tylko i wyłącznie dlatego, że w pewnym momencie w nieodpowiednim momencie wiem, że dostanę maila od agentki, na którego muszę błyskawicznie odpowiedzieć, bo tam już czekają. Czyli paradoksalnie w pracy wypoczywasz. Hmm. Tak. Ja odpoczywam bardzo w pracy. Ale Bywa, że odpoczywam w domu w tych momentach, kiedy nie muszę być rozpięty, po, po, po tak jak Ci przed chwilą to opowiedziałem, i wtedy odpoczywam po stokroć bardziej. Dlatego, że jak mogę spójść z moimi dziećmi na rzepy, taką specjalną dróżką i idziemy sobie, e, 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 zostawiamy rowery i nagle idziemy na rzepy i patrzymy na ślimaki i wrzucamy kamykami w kałużę i dochodzimy do góry piasków, w której siedzimy, siedzimy tyle, ile nam się chce, bo, bo nie mam nic innego do roboty, to to jest najpiękniejszy moment dla mnie w życiu. Wolność kochasz i rozumiesz? Ne, wolności oddać nie umiem. W jaki sposób nie potrafisz jej oddać? Yy, na pewno nie potrafię oddać wolności wyboru mojego. Dlatego skonstruowaliśmy sobie koszulki z napisem Głosuję bo jeszcze mogę. Ona jest oczywiście dwuznaczna, bo gdzieś wskazuje na moją obawę co do pewnej kultury, która chciałabym, żeby jakby była w naszym życiu. Politycznym A jej nie ma, ale przede wszystkim uczciwości, której, którą zaczynam coraz bardziej z doświadczenia i z obserwacji podważać. Jeżeli chodzi o władzę. E, dlatego namawiam wszystkich, żeby głosowali. Staram się nie namawiać ludzi do tego, żeby głosowali tak, jak ja bym chciał. Ponieważ jestem na tyle. Kulturalnym staram się być człowiekiem, żeby wiedzieć, że każdy zdroworozsądkowy człowiek ma swoje myślenie i że byłoby no, bez sensu przekonanych przekonywać, a nie przekonanych takich zajadłych z drugiej strony starać się przekonać, bo to nie ma, nie ma najmniejszego sensu. Ja tylko próbuję po powiedzieć znaczy, bardzo często zdarza mi się wskazywać na moich mediach społecznościowych, czego nie chcę ale mam do tego podstawy i mam do tego prawo. Znaczy nie chcę takiej polityki e, kulturalnej w Polsce, nie chcę taki, takiego świata poglądów w Polsce, żeby był e, uznawany za większość sankcjonowany przede wszystkim przez prawo, e, które na razie jeszcze na razie jeszcze daje wolności obywatelskie wszystkim obywatelom, no ale... W, doświadczenie i obserwacja innych krajów pokazuje, że no, nie jest to trwałe i nie jest to takie bezapelacyjne. Dlatego dmucham sobie troszkę na zimne. I nie lubię, jak się pewne kwestie nazywa tak, jakbym tego nie chciał. No, znaczy, wypowiedź na temat nie wiem, mniejszości seksualnych e, i nazwania ich ideologią e, budzi mój ogromny, ogromny, ogromny sprzeciw. Ogromny. Tak samo żądam i żądam tego, żeby Kościół znowu wrócił do takiej przestrzeni, w której ja również będę mógł być uczestnikiem, ponieważ w tym momencie mam głębokie poczucie, że jest zabetonowany razem z władzą. Jakakolwiek by nie była ta władza, zawsze budziłoby to mój sprzeciw, ponieważ Kościół dla mnie nie jest przestrzenią, e, w, która powinna wpływać na to, jak wygląda polska e, scena polityczna. I to są takie sprzeciwy, które będę wypowiadał i będę dążył do tego, żeby to się zmieniło. No, ale żeby to zrobić realnie, trzeba po prostu dokonać jak jakiegoś wyboru. Ja tego, doko tego wyboru dokonam. Czy się to komuś podoba, czy nie? 15 I października. Będę tak, I będę to manifestował, na ile pozwala mi. E, m, moja uczciwość i na ile. Pozwala mi jakiś takt, bądź nie wiem, Niektórzy twierdzą, że to jest brak taktu, ale tak to będę robił. I robię to nie tylko dla siebie, ale robię to przede wszystkim jako reprezentacja mm, moich dzieci, które, mm, no, które nie mają jeszcze prawa głosu, ale ja przede wszystkim chcę wziąć za nich odpowiedzialność. Jak ktoś mi pisze, że nie ma na kogo głosować, w trakcie dyskusji jakiejś prywatnej albo na moim molu jakimś tam yy, w mediach społecznościowych, to ja oponuję i nie zgadzam się z tym i wtedy zachęcam, żeby wykonać pracę, zapoznać się z programem nie partii politycznej, no bo najłatwiej jest wylać dziecko z kąpielą, mówiąc o głosowaniu i mówiąc o partiach politycznych, bo to jest, no bo tam jest, nie, nie ma idealnej partii politycznej, ale zachęcam do głosowania na konkretną osobę, z którą jest Ci po drodze chociaż w jednej dwóch kwestiach, która będzie Ciebie reprezentowała i będziesz mogła ją obserwować, mógł ją obserwować i no i później ocenić. I uważam, że to jest nie tylko mój obowiązek, ale również przywilej i bardzo dziwię się ludziom tym, którzy nie chcą z tego przywileju skorzystać. A kiedy ktoś mi pisze, że i tak nie zagłosuje, to wypowiadam takie zdanie, Czyli zwalasz całą odpowiedzialność za Polskę na mnie. I uważam, że to jest, jakkolwiek by nie było to jakieś, nie wiem, górnolotne, czy symboliczne, takie takie takie, takie niejednoznaczne, to uważam, że to jest bardzo prawdziwe zdanie. Tu postawmy kropkę. Ja cię będę w tym wspierał, i, i chętnie się podpiszę. Moim gościem był Mateusz Damiński. Pięknie ci dziękuję. Bardzo dziękuję i. Widzimy się przy urnach. O, no, oczywiście, 15 października. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Za kulis, czyli Z.